Marek! Anka! Co się stało? Nic ci nie jest? Nie. Chciałem cię zobaczyć. 100 razy mówiłam, żebyś nie dzwonił do szkoły. A jednak ci przekazali. Przekazali. Jak powiedziałeś, że zdarzył się wypadek. Poważnie, co się stało? Wiesz, zakochałem się. Idiota. Anka. Przestań. Przez ciebie wywalał mnie ze szkoły. Co to jest, klasztor? Puzon się wścieka. Ty wiesz, jak się u nas wszystko roznosi? Ale oczywiście do ciebie nic nie dociera. Dociera. Mam teraz bardzo ważne próby. Ma być pokaz. No wchodź. Oto moja niespodzianka. Stryj wyjechał. Więc dlatego chciałeś mnie tak nagle zobaczyć. Wiem jaką. Anka, jak ty ćwiczysz? Co się z tobą dzieje? Wy też uważajcie. Ręce razem, proszę. Stop, stop. Proszę wszyscy na środek. Zaczynamy. Muzyka. Tak, zmiana. Dobrze, Aniu. Dobrze, dobrze. Katarzyna, ręce wyżej. Wyżej ręce, ręce. Tak. Stop, dziękuję. Rozejść się proszę. Rozchodzimy się, rozchodzimy. Tak, 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 tak. Proszę, Katarzyna. Proszę, muzyka. Nogi. Nogi jeszcze. Góra. Stój. Zejdź. Tak. Proszę, Anka, zaczynamy. Proszę. Taborska do pana dyrektora. Proszę nie przeszkadzać. Po lekcji pójdzie. Muzyka proszę. Anka, stawaj. Mam tutaj pismo. Z milicji pogotowie MO. Chciałbym się dowiedzieć, czego szuka nasza uczennica w podrzędnej knajpie w pijanym towarzystwie o godzinie 0:30. Dobrze, że jesteś. Aniu, pomóż mi. Nie mam pojęcia, co zabrać na tę konferencję. Powinnam być intelektualna, elegancka i kobieca. Do tego przydałaby się jeszcze biała paszka. Masz rację. Aniu, możesz nosić te suknie aż do mojego powrotu. Dobrze, dziękuję. Co się stało? Mam kłopoty w szkole. Jakie? Dyrektor chciałby z tobą porozmawiać. Byłam z Markiem w kawiarni i... Mamo! Mamo! Poczekajcie! Nie przeszkadzaj. Poczekajcie! Zaraz zejdę! Mamo, mogę wziąć ojca kapelusz? Po co? Bo go nie nosi. Adaś! Adaś, odejdź od okna, nigdzie nie pójdziesz, już jest obiad. No,
A ciepłe majtasy wzięłaś? Na długo jedziesz? Jest list? Na 5 dni. Nie wzięłam, listu nie ma. No, Adaś, obiad stygnie. Dzieci, chodźmy na obiad, ja za godzinę wyjeżdżam. Adaś! Uważaj, no, zlecisz. Jakie to chude. Wszyscy wyglądacie jak głodomory. Dlaczego twój mąż nie pisze? Teraz taka moda. Żeby nie pisać? Nie, na schudnięcie. Biedny on. Co on tam jada w tej Afryce? Hipopotamy. Jak tata przyjedzie na wakacje, to poproszę, żeby mnie zabrał ze sobą. Tak, ale najpierw zjedz obiad. Dlaczego Anka nic nie je? Żyje miłością. Czy o coś więcej chodzi? Chyba tak. Na litość boską. Nie mówicie chyba o weselu. Ja wprawdzie wyszłam za mąż, jak miałam 17 lat. No, ale Anka ma czas. Ty też niepotrzebnie się pośpieszyłaś. No i gdzie masz męża? W Afryce. Tato leczy faunę. Babcia wie, co to fauna? Fauna to ty. No, co macie takiej miny? Znowu mam o czymś nie wiedzieć. Ach, i tak wiem swoje. Mamuś, gdybym czegoś zapomniała, to doślesz mi, prawda? O, wszystko na mojej głowie. Jedź spokojnie. Ale przed tym, wiesz, zadzwoń do szkoły. Skąd babcia wie? Dzwonili, więc wiem. Ty się jeszcze kiedyś porządnie doczekasz. Moje ty złotko. Laził po dachach. Jak zadzwonisz, to się dowiesz reszty. Porę wybrał się Andrzej do tej Afryki. Zadzwonię z Krakowa. Jutro rano. Mamo, oni ci powiedzą, że byłam pijana. A byłaś? Nie. Aniu, czasem gubi się kierunek na chwilę, a potem płaci się całe życie. Przemyśl to sobie. Ale przecież... Adaś, zostaw to! Ufam ci. Babciu, idę uczyć się do Zyty. No czekaj, czekaj, a w domu nie można? Warunków nie ma. A. Wiem, do kogo idziesz. Zyta, błagam, uwieź się przy telefonie i dzwoń do Marka. Powiedz, że czekam tam, gdzie zawsze. Czyli gdzie? Jak to gdzie? Aha, w razie co, uczymy się oczywiście. Anka. Dobra, mogę bujać. Ale też ci coś powiem. Odstaw ty tego swojego Marka na półkę. Jak go po 2 miesiącach weźmiesz i otrzepiesz z kurzu, przekonasz się, że to nie jest ten sam egzemplarz. On nie był winien. Koledzy się spili. Mlekiem. To już się stało. A teraz dzwoń. Dobry. Fatalnie się składa, ale bardzo się spieszy. No, nie zupełnie. Dla takiej dziewczyny zawsze znajdziemy trochę czasu. Chodźcie na mnie. Muszę z tobą pomówić. Spotkamy się wieczorem, to sobie porozmawiamy.
Powiadomili szkołę. Tamta sprawa? Tak. Przejdzie, jakby mieli za takie rzeczy wyrzucać uczniów, by w szkole nie było. Nie martw się. Najważniejszy jest talent. Wiesz, ja mam pomysł. Wiesz, co ty byś mogła zrobić z takimi nogami? Tak, to mógł być zupełnie niezły biznes. No dobra, chodźmy. Mam nazwę dla naszego zespołu. Cykady. Zrobi się wystrzałowy plakat i ruszamy w Polsce. Dzień dobry, jestem tutaj umówiony. Przez to wszystko stracę rolę ode mnie. Co ty wygadujesz? Za 40 minut otwieramy, ale jeśli strzymamy... Chodźmy. Proszę, proszę bardzo. Proszę. No dobra. Dajcie mikrofon tutaj. Dobrze. Tak, tak. Poczekajcie. Poczekaj, stary, zanim się skupi. Idź do świata. Ona wchodzi zaraz. Ona wchodzi stąd. Dobrze, wychodź stąd i ty ją trzymasz w tym świetle. Tylko to nie jest ten film. To musi być żółty film. Żółty film, pamiętasz? No dobrze. I trzymasz ją cały czas, tak. Ty wyciszasz muzykę z płyty i wchodzisz z jej playbackiem. Masz przygotowane, tak? Dobrze, mikrofon tu będzie stał. To jest dobre miejsce, tak, dobre. Ona idzie i ty ją w tym momencie, jak doszła i zaczyna śpiewać, powoli włączasz tamten reflektor też i schodzisz. Schodzisz, schodzisz, schodzisz. Do mroku zupełnego. Do mroku zupełnego. Proszę, oni się tam całują, robią co chcą na sali i... Takie są słowa w tej piosence. Tylko z tobą chcę być, czy coś takiego. I wtedy ty zaczynasz klaskać. Klaszczesz, klaszczesz, sala to podchwytuje, klaszcze razem z tobą, klaszcze. W porządku jest. I wtedy z powrotem punktowcem żółtym. Tylko żółtym, pamiętaj, żółtym wchodzisz. Wchodzisz z tym żółtym, no co tam jest? Co jest do cholery? Co tam znowu robisz? Cholera, kładzie mi cały numer, no. Szymon. Co? Słuchaj, chciałem z tobą przez sekundę porozmawiać. Ale, kochany, ja nie mogę. Zobacz, ja nie mam czasu. Nie mam czasu. Chodźmy stąd, Marek. Zaraz, zaraz. Bardzo jest zajęty. Ale wszystko w porządku, chodźmy. Aha. Ale masz dowód, że można wyjść z tłumu. Błysnąć. Facet trzęsie rozrywką. O, proszę, proszę. Jolu. Czemu mnie unikasz? Przepraszam cię na chwileczkę, zaczekaj, dobrze? Pytam się, czemu mnie unikasz? Uspokój się. Teraz pracuję. Nie mam czasu. Jest? Cztery ośrodki pod nim nad morzem. O. Do wieczora u ciebie. W porządku, o 10:00. Przecież to jest dziewczyna Łukasza. Jest operatywna i to jest najważniejsze. Tylko trzeba ją krótko trzymać. Aniu, to jest biznes, a w biznesie nie ma sentymentów. Chodźmy się czegoś napić. No chodź. Aniu, szkołą się nie przejmuj. Zawód masz w nogach. Piękny zawód w pięknych nogach. Na którym roku jesteś? Znaczy, w której klasie? Maturalnej. A to najwyżej cię ominie papiery. Chociaż wiesz, papierki lepiej mieć w porządku. No dobrze. Pogadamy innym razem. Cześć. Damian, mieliśmy jeszcze... Marek, ja rozkręcam wielką sprawę. Świat się zmienia co sekundę. Przepraszam cię. Damian! Czy mam mówić prawdę, jeżeli mnie zapytają? Czy jestem kimś, kogo należy się wstydzić? Nie wiem. Po prostu mam napięte sprawy. To moja przyszłość. Wiesz, o co idzie gra? Rozkręcamy wielką rzecz. Wiem, wiem. Co sekundę świat się zmienia. Pomyśl chociaż raz, że teraz rola Odetty to dla mnie wielka szansa. Anka, zadzwoniłabym się na śmierć, aby tu. No właśnie, właśnie. Niezła. Ciuchowa. Może byś ty się tak czym innym przejął. A jak ty to widzisz, Zyta? Ważna jak szkoła to widzi. Ale ty masz też coś z głową, Marek. W
wciągnąć Ankę w takie hece za 5:12. Wyszło głupio, fakt. Ale kto tego chciał? Inteligencji Bozia nie dała? Przewidywać nie umiesz? Zgoda. Jestem głupi. Ale widzę jedno. Mój styl życia wam nie odpowiada. Ze mną się nie ożeniłeś. Na szczęście. Mam tego dosyć. Nie pić, nie palić, nie... Nie śmiać się. Nie chodzić na randki, tylko dookoła Wojtek. Si są ferry. Nie sądziłam, że jesteś aż takim gówniarzem. Dasz się zdystansować tej cholernej Katarzynie? Anka. 8 lat charówy za nami. Możesz być większa od Izadory. Nie krzyżuj ty się z komiwojażerem. Anka. Przepraszam. Marek? Dlaczego nie zadzwoniłeś? Wyszłabym wcześniej. Żeby ta jędza zwąchała. Jak ty z nią wytrzymujesz? Taka intrygantka. Jest to wiele lojalniejsza od ciebie. Każdy widzi swoją szansę w czym innym. Czy koniecznie muszę studiować? Dziecko drogie, no rozchorujesz się od tej nauki. Zjesz kolację? Nie, nie, jadłam muzyty. Aha, babciu, obudź mnie jutro o 4 rano. Och, Boże. Arabem został. Byleby nie zmienił wyznania. Tak, pomysł chwycił. Rozpędzamy interes nad morzem. Jantar. Wieś. Zimą. Latem, chłopcze, to jest kurort. Kurort bez luksusu rozrywki. Tak, ale my tej rozrywki dostarczymy. Muszę mieć 3 numery tygodniowe. Muzykę napisze Andrzej. Jolu. U mnie masz 5. Przecież wiem, że jesteś bezbłędna. No widzisz, właśnie do tego duetu przydałaby się twoja Anna. Ma egzaminy. Przecież ja nie mówię, że teraz. Mówię o wakacjach. To byłby zupełnie niezły wkład w ten interes. A im lepszy wkład, tym lepsze zyski. Co się dzieje? Dzień dobry. Dobranoc. Tak, tak. Nie należy być pochopnym w gniewie. Przepraszam. Przystojny. Yeah. Bardzo przystojny. Kuzyn czy brat? Asystent. Zawsze mnie ciągnęło do naukowców. Aha. Jola, załatwisz mi jeszcze jedną rzecz. Kto mi może pożyczyć samochód na 2 dni? Łukasz ma, ale Łukasz ostatnio niełaskawy. Łukasz. Łukasz się nie zna na biznesie. Nie martw się. Jak dobrze pójdzie, wykombinujemy na własny. Mikrobus. Poczekaj. Umówimy się na telefon po południu, dobrze? Dobrze. Twoi rodzice czy krewni? Nie, co za różnica. Forsę masz?
A bokser? Nie wiem. Łukasz ma, ale nie da. Chyba, że go przycisnę. Tak, to jest pomysł. Konie. Grałeś kiedyś? Nie, a co? Fantastyczna sprawa. Człowiek lubi, jak forsa mu rośnie. Damian, ale co z transportem dla zespołu? Czym pojedziemy? Zaraz coś zobaczymy. Jest. Żuk, rocznik 73, cena wywoławcza 50 tysięcy. Forsa jest od tego, żeby wpływała. Ta twoja Anka. Marek, namów ją. Chyba masz na nią jakiś wpływ. Stary, ty wiesz, jak one by wyglądały obie w duecie? Fantastycznie. Zatrzymaj to. No, Marek. A teraz do roboty. Jak było? Bardzo dobrze. Dla mnie dobrze. Słuchaj, spokój, słuchaj, noga. Świetnie zagrałeś. Świetnie. Noga, prawie. Moja noga. Stara, daj spokój. Co ci się stało? Uważaj. Halo, słuchajcie, pomóżcie mu. Asystenci, proszę pomóc. Noga. Słuchajcie, weźcie, pomóżcie mu, lekarza trzeba. Zajmijcie się. Chodźcie, chodźcie tutaj. Uważaj. Jarek. Jarek. No chodź. Jarek. Dobry był dubel? Jarek? Tak? Jarek? Tak, tak. Poczekaj, bo tam pada. A, cześć. Nie potrzebujesz statystu? Przydałby się facet do moczenia. Marek, chodź. Patrz, ten będzie dobry, nawet figura podobna, nie? Tak, tak. No. Bardzo jest dobry. Dobra, zajmij się nim, przestaw ławkę i ja lecę do reżysera. Dobrze. Trzymaj się, trzymaj, dobrze. Dobra, uciekaj, ty siadaj tutaj. Co się dzieje? Ustawiam plan. Ja, dajcie spokój. Facet moknie już. Ale to nie o to chodzi. To miał być samochód ciężarowy, 16-tonowy. Jaki samochód? Dzisiaj potrzebuję o drugiej, przecież mamy plan z tym samochodem. Zaraz, zaraz. Marcel, jest miałeś to załatwić samochód? No jak samochód miał? No przecież mówiliśmy tak, że samochód jest na jutro. No przecież... Nie, ale... nic mnie nie obchodzi, nie panujecie nad planem. Potrzebuję samochód 16-tonowy Tir. Na dzisiaj? Na drugą godzinę dzisiaj. Gdzie? Potrafi pan? Proszę pana. Mam swoje sposoby. Gdzie? Niech pan to uzgodni. Na ulicy Zielenieckiej jest taka... Zapłacili? 500. Przeczytaj to. Zaświadcza się, że obywatel Damian Kurtycz brał udział. Co to daje? Dowodzik stażu w kulturze. Pracowałem w teatrze, w Maksimie, teraz w filmie. Zapamiętaj sobie, u nas nie liczy się talent, tylko papierek. A propos talent, co byś powiedział na taki numer? Duet sióstr Tremolo. Anka i moja Jola. Babciu, dlaczego mnie nie obudziłaś? Bo mam sumienie. Dostanę dwóje z historii. Lepiej z historii niż z tańca. To też prawda. Babciu, co to jest harem? Dom sułtana. Wpuściliby mnie z ojcem? Bez ojca. Ojca by nie wpuścili? Dlaczego? Bo by mieli z twoją matką do czynienia. Ankę by wpuścili? O, jeszcze jak. Ale wtedy ze mną mieliby do czynienia. Myleś się? Tak. Zdejm to z głowy. Co to jest churyssa? Anioł. Z piersiami na wierzchu? Perłowe piersi churyssy połyskiwały. Mam przynieść książkę? Nie, nie, nie zagaduj mnie. Babciu, spóźni się na obiad. Nie ma spóźnień, jest ryba. Zjedz spokojnie śniadanie. Jest mój dzień w operze.
Moje dziecko, jak ja pójdę do nich, wytłumaczę im, to mnie zrozumieją. Nie można tańczyć bez obiadu. To się mści? Czy Puzon ogłosił już decyzję? Wiesz coś? Marek wrócił nad ranem. Wiesz skąd? Czatujesz? Mieszkamy drzwi w drzwi. Informacje mam z pierwszej ręki. Za to talent z trzeciej. Co ty się za nią tak użerasz? Opłaca cię? Może tak, może nie. Teodety nie dostaniesz. Poczekamy, zobaczymy. Zołza. Tu jestem! Rodzice twoi byli? Matka wyjechała, a ojciec w Lipi. Co ja z wami mam? Wyspane? Wypoczęte? Tak. Popracujemy sobie dzisiaj. 2, 3, 4, 5, 6. Odstawić nogę. 7, 8. Ramię. 2, 3, 4, 5, 6. Wysokie palce, tak. Passé. Décarté. Głowa do lewej ręki. Dobrze. Raz. I dwa. I raz. Dobrze. 5, 6, 7, 8. Tak. Raz. Passé. Dobrze. Tak. Dobrze. Raz. I dwa. I trzy. Ręka do boku. 4. I raz. I dwa. Proszę. Ania, tak, 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 tak. Nogi, 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 tak, 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 tak. Uważaj, ręce do góry. Mocno, mocno, za siebie dłonie. Tadeusz, raz. Anka, raz. Stop, 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 stop. Anka, pięty, pięty, jeszcze raz. Proszę. I raz. I dwa. I raz. Do góry. I dwa. Raz. Ramię. Raz. I dwa. I raz. I lewe ramię. Raz. I dwa. I raz. I dwa. I raz. Dobrze. Dobrze. Raz. I dwa. I raz. I dwa. I raz. I échappé. Raz. I dwa. I raz. I sauté. Do mnie. Raz. I dwa. Raz. I dwa. I raz. I dwa. I dobrze. Raz i dwa, i raz i dwa, i raz. Raz i wolno. Dwa. Ręce. Raz i dwa. I raz. Stop. Proszę pod ścianę. Proszę, proszę. O, doskonale. Akurat jest przerwa. Dzień dobry. Dzień mistrzu, dobry. Zgodnie z umową, dwa słowa. Widzę, że szkoła jest w gorączce przedpokazowej. Mam nadzieję, że o pokazie będzie bardzo głośno, zwłaszcza, że tyle znakomitości zjechało się tutaj z całej Europy. Ja chciałbym od pana dowiedzieć się czegoś więcej o jubileuszu, o szkole, o tym, co... O pokazie, po pokazie, proszę pana. A nie, zaraz, zaraz, chwileczkę. Kujmy żelazo, póki gorące. Chyba pan przyzna sam, że jest to akurat najlepszy moment, żeby zainteresować społeczeństwo szkołą baletową, która jest zresztą chyba jedną z najlepszych tego typu w Europie. Jeżeli mógłby pan powiedzieć coś więcej o wychowankach. Niech pan pisze krótko. U nas wytrzymują najbardziej odporni psychicznie i fizycznie. Do dyplomu dociera kilkanaście osób. Oni nie żyją. Oni ćwiczą i dlatego uważają, że jest to najpiękniejszy zawód na świecie. Niestety mam próbę, przepraszam. Proszę, stajemy. Jurek, daj mi czwórkę na środek na beczkę. Dobra. Cały zespół i szeroko. Dobra, zataczajcie się. Siadać.
Nie mogłabym robić już nic innego. Słuchajcie, dziewczyny, jest zmiana repertuaru. Leci Toska, nie dzwonili do szkoły? Nie. To macie wolne. Nie było go? Rozmyśliłam się. Halo, panie! Imponować chcę, idiotę. Nie, on jeden. Czasami o coś innego chodzi. Pozornie. Mają rację. My nie żyjemy, my ćwiczymy. Wygląd to on ma, ale... Marek! Marek! Hej. Cześć. Jednak uwolniłem się od Woja. A szkoda. I tak się zgarnął. Pozwól, że się przedstawię. Przecież Łukasz. My się już znamy. Chyba, że pod szkołę przychodzi twój bliźniak. Co, zapełniasz puste miejsce? Koniec z żałobą po Joli. Szukam przydziału. A, do baletu jesteś przynależniony. Najpierw się przefarbuj i zmień nogi. Hej. Hej. Basta, co? Cześć. Zyta to jest niezłe ziółko. Odczep się od Zyty. Gdzie byłeś w nocy? Katarzyna już ci naplotkowała. Przestań. Ciekawe, co na to rodzice. Włóczysz się i włóczysz. Przecież wiesz, że nie mam ojca. A matka na wszystko jedynakowi pozwala. Takie układy. A co do Katarzyny... To niezła dziewczyna. Twoja kuzynka. Co to przeszkadza? W końcu ty nigdy nie masz czasu. Za to ty masz za wiele. Pracowałem w nocy. Statystowałem. Były nocne zdjęcia. Wiesz? Mógłbym pracować w filmie. To zdawaj do szkoły filmowej. Pół życia zmarnować? W filmie potrzeba operatywnych ludzi. Teoria przyjdzie sama. To się zaangażuj. Dziecko, etatowym mało płacą. Lepiej dorywczo, na umowę. Wiesz? Zarobiłem 500. Jutro drugie i jakoś to poleci. Anka, idziemy do kawiarni? Aniu, uśmiechnij się. Aniu. Anka dzwoniła. Wraca we wtorek. Adam dostał dwóje. Myślę, że powinien być jakiś limit na te dwóje. Co w operze? Toska. To dziwne. Jak się patrzy z widowni, to zupełnie was na scenie nie widać. No i po co tyle prób? Jakby babcia nie dodała cebuli, to ta zupa byłaby do niczego. Popatrz, popatrz. Taki głupiutki, a taki mądry. Babciu, po obiedzie idę do Zyty. Znowu? Słucham. Cześć, Damian mówi. Kroi się mały biznes. Halo. Tak, rozumiem. Musisz przyjść, oczywiście. Bo tak ma okazję. Nie lekceważę tego, Damian. Dobrze, bądź zaraz. Oczywiście, że będę. Dobrze, czekam. Tam, gdzie jest twórca, nie ma problemu. Już przyjeżdżam.
Skąd wiedział, że tu jesteś? Mówiłeś mu o nas. Skądże? A Zyta wie. Zyta to zupełnie co innego. Ale nawet ona zna tylko fakty. Nigdy przeżycie. Co za różnica. Anka. Co się z tobą dzieje? Dziewczyno, zastanów się, wiesz co daje główna rola? Jeśli zwrócą na ciebie uwagę, wszystkie sceny przed tobą będą otwarte. Chłopak. Co przyrzekł ci Odettę? Nie twoja sprawa. Zaczynamy. Anka, byłaś na górze? Nie. Czekałem dziś na ciebie. Cudownie, że jesteś. No jak? Dobry? Dobry, dobry. Resory w porządku? Mhm. Proszę pana, jaka cena? Wywoławcza 45. Stan bardzo dobry. A ile przeleciał? Można odczytać na liczniku. 205. Ważniak. Daj spokój. Na placu są jeszcze inne wozy. Chcecie panowie obejrzeć? Nie, ten nam odpowiada. Przetarg we wtorek. No jeżeli panowie obejrzeli, to proszę na bramę. Pięćdziesiąt kawałków. Kto to ma? Na wadium się zbierze. Tak, na wadium się zbierze, a potem co? Składka w kościele. Damian pogłówkuje. O tak, on pogłówkuje. Radzę ci, chodź z nami. Przecież to okazja. Gwiżdżę na to. Zyta, jak ty mówisz do matki? Taka z niej matka, jak z ciebie kościelny. Zyta. Mam z nimi chodzić, bo ich zaprosili. Do kongresowej. Jasne, że idź. Cała śmietanka teatralna będzie. No musisz się pokazywać. Pokazywać, pokazywać. W czym? Moja kochana mamuśka tylko o sobie myśli. Łaszki, ciuszki, fata, łaszki, a ja to co? Sierota, Boże, jak siódme dziecko stróża chodzi. Oj, tyle tego masz. To będzie świetne. Do tego bursztyny masz? Ja mam. Na którą potrzebujesz? Zyta, musisz to Ance powiedzieć. Słoneczko zgasło. A twoje wschodzi. O! Jak się cieszę, że was widzę. Co wy tutaj robicie? A taka fajna niespodzianka. Słuchajcie, straszny party się... Łukasz, co ty się dąsasz? O co ci chodzi? Nic. Nic? No to dobrze. Słuchajcie, dziękuję wam bardzo. Cześć. Do zobaczenia. Porozmawiajmy, Jurny. Oczywiście, kotku. Ale nie dzisiaj. Zgubili moje referencje. Ale nie ma sprawy, nie do załatwienia. Spóźniłeś się. Pani Basiu, wypijecie po koniaczku? Słucham. Cztery koniaki. Dobrze. Z sekretarką estrady jestem w kontakcie. W jakim? Widziałeś Jolę. I rana zaczęła znowu krwawić. Słuchaj, jeżeli masz tak cierpieć, to się od razu wycofaj.
pomijając wszystko, zainwestowałem w to forsę. Ty się jednego naucz. Biznes to nie jest romans. Wszystko, co daje zysk, jest dobre. Tak. Zezwolenie na rozrywkę mamy. Teraz forsa. Dzisiaj mamy 6, a jutro się potroi. Namówiłeś Ankę? No nie masz na nią wpływu. No dobrze. Zapłaćcie. Jutro na służewcu. Aha. Weź koniecznie ze sobą Ankę. Na pewno połknie bakcyla. Naucz się z nią rozmawiać. Bałem się, że nie przyjdziesz. Dawno tak nie mówiłeś. Wiesz, przyrzekłem Damianowi. Ach tak. No i co? Dostaniesz tę rolę? Nie wiem. Kuzon ciągle się zastanawia. Ale chyba jest za mną. Zbyt mało ostatnio pracuję. Musimy rzadziej się spotykać, Marek. Ty nawet nie wiesz, jakie to jest dla mnie ważne. Ja nie mogę żyć bez tańca. Zostaniesz ode mnie. Myślisz? Na pewno. A Katarzyna? Katarzyna? Ją zżera ambicja i to jej przeszkodzi. Ona jest dobra. Damian! Jesteście? Chodźcie. W sobotę mam fart. Cytrę i pawimentę. Po co? Przecież mamy 15. Ale potrzeba jest 60. Ja to załatwię. Słuchajcie, przecież wszystko przegramy, oszaleliście. Możesz nie być. Podniecajcie się beze mnie. Anka, idziesz? Uwaga. Podajemy zatwierdzony wynik gonitwy piątej. Koń pierwszy numer 6, Despota. Koń drugi numer 0, Xerxes. Koń trzeci numer 1, Bernisarz. Koń czwarty numer 3, Chimik. Jadę w inną stronę. Jutro o 10 u mnie. Sarton. Koń szósty numer 2 dama, szef, kto obstawił? Koń siódmy numer 4 baza. Damian. Dajecie się wrabiać. Wy konie Damiana. Za jego zdrowie. Przepraszam. Wspaniała dziewczyna. Odwal się. Ty pilnuj Damiana, nie mnie. Pieprzysz. A, zobaczysz, mówię ci. Ustawiasz mnie, bo chodzi ci o Jolkę. Opowiadasz, o Jolkę. Wiesz co? Sprawiasz na mnie wrażenie człowieka, który się chce wycofać. A ty nie chcesz. Człowieku, pewnych spraw nie można robić samemu. Słuchaj, stary, zgoda, dobra, weźmiemy ten mikrobus, pojedziemy nad morze. Ty będziesz bramkarzem, ty będziesz bileterem, ja będę od taśmy, a on przytrzyma kasę. A po co mi to, jeżeli ja mogę mieć najwspanialsze dziewczyny bez tego całego burdelu? Racja. Straciłam całe popołudnie. Ale byłaś ze mną. Ja spadam. Cześć. O co mu poszło?
zazdrości. No, co tak siedzisz po ciemku? Ostatnio za mało sypiasz. Izadora Duncan. Moja matka widziała ją w Warszawie. Mężczyźni klękali przed nią. Ty też mogłabyś być wielka. Ale cóż, urodziła się za późno. Dawniej moje dziecko, jak się zjawił jakiś talent, od razu go zauważano. A gdzieś, wszędzie tłumy. Nawet we własnym domu mogą ciebie nie zauważyć. A cóż dopiero na scenie? Babciu, czy dziadek był twoją pierwszą miłością? W każdym razie ostatnią. No, ale z tych szkolnych miłości też czasem coś wychodzi. Anka, napiszesz za mnie wypracowanie? Nie nudź. Nie umiem sam napisać. Proszę cię, napisz. Dobra, tylko wpuść Dizytę, ale bezszmerowo. Napiszesz? Napiszę, napiszę. Cześć. Cześć. A, będziecie się uczyć, tak? Mhm. Chodź, Adam, chodź. Nie przeszkadzajmy. Dzisiaj próba w szkole 18. Jak to, w niedzielę? To tak. Dopiero teraz o tym mi mówisz. O, przepraszam. Mogłam to zrobić wczoraj, po południu. Kiedy siedziałyśmy razem nad książką, po którą wychodziłeś akurat, gdy dzwoniła twoja babka. Zaciągnęłam języka w szkole. Wszyscy twierdzą, że tobie puzon da Odettę.
Ostatnio wcale nie jestem taka dobra. Może. Ale jak dotąd tylko ty o tym wiesz. I może Puzon. Ciąłem chłopaki. Jak zrobić bitki, chcecie wiedzieć? To ja wam powiem. Bijemy, oczywiście koninę. Bijemy. Ubiliśmy, nie ubiliśmy, więc bijemy dalej. Pęka nam talerz. Adaś, zgaś to radio. Pada ze stołów. Mam próbę 18. Muszę się z tobą zobaczyć. Naprawdę nie mogę, Marek. Trudno będzie. Postaraj się. Mam bardzo ważną sprawę. No dobrze, ale na krótko. Będę czekał na ciebie przy zachodzie. No, dość dobrego. Adaś, ty do książki, ja do kuchni. Chodź, Adaś. No już nagadałaś się? No idź leć pędź do niego, na co czekasz? To jest jak choroba. Nie mogła cię trafić za rok? Ostatecznie ty to masz zdrowie. Ja ledwo nogami włóczata, randka po randce. Nie dostaniesz odetty, idiotko! Katarzyna jest Katarzyna, wspaniała. Katarzyna. Nią się nie zasłaniaj. Ona jest ambitna i silna jak koń. A ty? Zrozum. Do śmierci znajdziesz jeszcze 1000 takich marków. Przy każdym stracisz głowę. Oj, niczego nie rozumiesz. A bzdury pleciesz. Czy myślisz, że wszystko można dawkować? A warto by. Bardzo żałuję, że mówiłam ci o Marku. Bądź ścisła, to ja cię z nim poznałam. A swoją drogą, co ty się tak użerasz o mnie? Dla interesu, gwiazdo! No, jesteśmy w komplecie. Jedź na Konstancin. Co, wycofujesz się? Chcę tylko odzyskać forsę. Co tam dałeś? Wystarczy. Odkujesz się, to jest interes. Ten wasz interes to obrazek malowany wodną farbką. Zobaczymy, jak wyschnie. No! Wspaniała. Że też ja jej jeszcze nie znam. Oczywiście ty jesteś najpiękniejsza. Muszę oddać wóz na 18, stary wyjeżdża. Oddasz. Nie możesz go brać codziennie? Muszę się wprawiać. Nie mogę. To zbajeruj starego. No daj spokój. Dokąd wyjeżdżacie? Za Warszawą kupuje się samochody dużo taniej. Musisz tankować? Tak. Wysiadacie? Nie. Damian? No? Pojedziemy? Nie wcelowałeś. To ty nie wcelowałeś. Ty niedobrze trafiłeś. Ja poprowadzę. Dobrze. Chłopcze! Oddasz zaraz tę karteczkę temu panu w zielonym garniturze. Masz. Dobrze. Marek!
Oszalałeś? Daj spokój, Łukasz poczeka. Na co jak na co, ale na samochód poczeka. Na dziewczynę może by nie czekał, ale na samochód na pewno. To nie jest w porządku. Ale nie kłóćmy się, za małą godzinkę wracamy. Aha, Marek, ty masz prawo jazdy? Przecież wiesz. Zdawałem drugi raz. Aha. Jedź mniej nerwowo, zwolnij trochę. Anka, to jest życie. Zrozum. Dzisiaj tu, jutro gdzie indziej. Co dzień nowe sytuacje, nowe twarze. Nie umiałbym siedzieć przy biurku tak jak ty. Nie siedzę. Ale robisz wciąż to samo. A ty nie? W dodatku powierzchu. Wszystko jest powierzchu. I sztuka, i polityka. Życie. Tak. Każdemu z nas Mikołaj coś przyniesie. Rzecz jest tylko w tym, żeby mądrze gospodarować. Jedź wolniej, Marek. Pusto. Za daleko jedziemy. Marek, ja muszę być jeszcze dziś w szkole. Nie martw się, podrzucimy cię, zdążysz. Cholerny gówniarzu. Szybciej. Ją. Stań! Stań natychmiast! Stań! Marek, uspokój ją! Stań! 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 Cicho bądź! Cicho bądź, to Marek zabił mnie! On będzie odpowiadał. To nie moja wina. Sama widziałaś, był pijany. Sama widziałaś, że był pijany. No powiedz, że widziałaś. Damian. Nie mogę. Nie mogę odpowiadać za pijaka. Nie mogę się nawet wytłumaczyć. Żebym chociaż miał prawo jazdy. Co? Coś ty powiedział? Jak to nie masz? Dlaczegoś kłamał, cholerny gówniarzu? Ha ha.
Wysiadaj! Wysiadaj, skacz, wrzesz tutaj! Tylko pamiętaj, że to twój gówniarz zabił! Siedź, pędaku! Marek? Marek? Damian, słucham. Czy mogę poprosić Marka? Nie, nie ma go tu. Ja muszę z nim mówić. Wiem, że jest. Wiesz? To niedobrze. Dam ci jedną radę. Na razie przestań go szukać. Halo? Ledwo żyjesz, sumienia nie mają. Mama wróciła? Nie. Dlaczego siedzisz po ciemku? Chodź na kolację. Zyta? Oszalałaś? Nie mogłam przyjść. Polać całą salę. No, wyprostuj krzyż. Tak, polej, tak. Dobrze. Odejdźcie. Odejdźcie po ścianę. Wszyscy. Zygfryd, proszę. Przepraszam. Dobrze. Katarzyna, proszę. Muzyka. Co ty wyprawiasz? Powinnaś przyjść. No niech ta małpa Katarzyna wie, że wyniósł ją tylko przypadek.
Co jest grane? Zwolnił cię kto z generalnej? Mało masz draki? Ostatecznie po latach Charówy przyda się niezły papierek, nie? Dziewczyno, przecież Puzon ci nawet nie nagadał. Zrozum, że jeszcze jest czas. Zadzwoń do babci i powiedz, że nie przyjdę na obiad. No idź już. Cześć, Aniu. Sama jesteś? Zaczekaj, wezmę kolę. Napijesz się? Nie. Stary wyjechał na 2 dni i zostawił mi samochód. To wczoraj to pomysł Damiana? Stuknęliście w coś. No tak, a nieważne. Wyklepane, wylakierowane i wyobraź sobie, Damian sam zapłacił. A możesz mi powiedzieć, co to było? A wiesz, ja... No, mniejsza z tym. Coś ty taka wyrzęta? Przed premierą dokręcają? Wychodzisz? Tak. Poczekaj, pójdę z tobą. To co, podrzucę cię? Nie, ja w pobliżu. Widziałeś go? Kogo? Marka? Nie, od wczoraj nie widziałem. No słowo, sam go od wczoraj potrzebuję. Babcia? Czy babciu był do mnie telefon? Co jest z wami? Zyta dzwoniła. Jesz ten obiad na poczcie? Czy co? Aha, Zyta dzwoniła. Czy jeszcze ktoś dzwonił? Cały czas mówię, że nikt więcej. Halo, halo? Będzie na scenę. Pospieszcie się. Brawo, Anka. Słyszałaś? Łabędzie na scenę. Zjeżdżaj stąd. Dobrze, że jesteś. Pokaż im twarz. Anka, nie łam się. Jeszcze się wszystko może odwrócić. No przebieraj się, leć. A wy się nie boicie? Uważajcie na dekoracje. Proszę wszyscy na scenę. Wszyscy, tak. Odetta gdzie jest? Odetta, proszę na scenę. No gdzie wychodzicie tyle czasu? Katarzyna, proszę. Tak, wstajemy, wstajemy, proszę. Tak. No już, zaczynamy. Uwaga, powtarzamy ostatnią część adagia. Ja zobaczę z widowni. Proszę muzykę. Thank you.
Uwaga, zaraz wychodzicie. Dobrze, teraz łabędzie wchodzą. Anka. No, nareszcie się doczekałem. Czyli dobrze mi poinformowano. Byłaś na milicji? Ale nadal masz mi za złe, że się nie zgłosiłem. Przecież on był pijany. Kompletnie zalany. Sama widziałaś, jak się zataczał. Z jakiej racji mam odpowiadać za pijaków? Wiem, że nie byłem w porządku. Ale co się stało, to się nie odstanie. Zresztą przecież facet żyje. A ja mam się tak dobrowolnie podkładać? Nie, to nie, bardzo proszę. Możemy nie rozmawiać. Jutro wyjeżdżam na tydzień. Może na 2 tygodnie. Nie zobaczymy się tak prędko. Anka, o co ci chodzi? Rozumiem. Nie dostałaś tej roli. Szkoda. Przykro mi, ale trudno. Nie przejmuj się aż tak. Wystartujesz po prostu z gorszej pozycji, potem nadrobisz. Całe lata byłaś pierwsza, tego nie mogą tak nagle zapomnieć. Aniu, to jest ostatni dzień naszej swobody. Jutro wraca stryj. Chodź, wytłumaczę ci. Aniu. Anka.